Cześć Mileczki, pozwólcie, że tylko odłożę sobie mój pilot, ponieważ zdarza mi się wyłączyć czasami nagrywanie przypadkiem. Tak to jest, jak się jest dobrym z technologii. Postanowiłam tak spontanicznie dzisiaj nagrać Wam film o w sumie głównie łasiocce i jego problemach zdrowotnych, o których pewnie słyszeliście jakieś wzmianki, ale tak naprawdę nigdy nie zebrałam w żaden sposób jego pełnej historii choroby, a myślę, że to, co zrobiliśmy, żeby sobie z nią poradzić, może być pomocne dla wielu osób. Asioka ma, jak prawdopodobnie wiecie, epilepsję, padaczkę. U niego ona jest spowodowana po prostu genami, jest wrodzona. Natomiast nie jest to w przypadku tej choroby takie oczywiste. W zasadzie w przypadku tej choroby można powiedzieć, że nic nie jest oczywiste. Ale od początku. Nasze problemy zaczęły się latem, już 2 lata temu, w 2020 roku. I początkowo wyglądało to bardziej na problemy z układem trawiennym, ponieważ Asioka zaczął mieć problemy z wymiotami. Jak przyszły gorące dni, wielokrotnie zdarzało mu się wymiotować żółcią. Krótko po tych wymiotach był mało kontaktowy, trwało to zawsze dosłownie kilka sekund. Jeżeli macie psy, to zapewne byliście kiedyś świadkami wymiotów i wiecie, że nie jest to aż takie niezwykłe, że ten pies po tym, jak zwymiotuje, przez chwilę wydaje się bardzo zajęty sobą, a nie światem zewnętrznym. Natomiast tak naprawdę był to jedyny objaw tego, że coś się psuje. Ja robiłam przez wakacje Asiece kontrolne badania krwi. Wtedy też zbadałam mu wątrobę, zbadałam mu trzustkę, zbadałam mu tarczycę. Nic niepokojącego w tych badaniach nie wyszło, wobec czego sprawa jakby chwilowo została po prostu zamknięta. Natomiast na początku września 2020 roku Asioka dostał pełnego, dużego ataku padaczkowego. Na szczęście byłam wtedy w domu. Nie mam tego ataku nagranego. Szczerze mówiąc, nie mam żadnego jego ataku nagranego. Natomiast jeżeli sobie wyszukacie gdzieś na internecie choćby opis ataku padaczkowego u psa, no to u Asioki wystąpił de facto taki książkowy atak. Na początku upadł na ziemię, przyginając bardzo mocno łapy do siebie, potem rozprostował przednie łapy, potem rozprostował tylne łapy. Do tego potem nastąpiła taka faza, jakby gdzie wiosłował tymi łapami, to jakby pływał. Zaczął kłapać szczęką. Czy możesz się przesunąć? Dziękuję, Milaczku. Zaczął kłapać szczęką, gdzieś tam bezwiednie się załatwił i to był koniec. Odzyskał potem, właściwie wstał na łapy i taką, można powiedzieć, pełną świadomość odzyskał po kilkunastu sekundach. Atak ten trwał gdzieś około 2-3 minut. Oczywiście na początku nie wiedziałam, co się dzieje. W ogóle taka pierwsza myśl, jaka mnie naszła, to że czymś się dławi i że umrze mi na rękach. Tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy przeszedł od tej takiej fazy przeprostów łap do takiego charakterystycznego bardzo wiosłowania, kłapania szczęką, zorientowałam się, że być może patrzę na atak padaczkowy. Oczywiście następnego dnia byliśmy już u naszego weterynarza, u naszej zwykłej weterynarz prowadzącej, która przeprowadziła takie standardowe badanie neurologiczne. To nie jest nic skomplikowanego. Często widzę na jakichś grupach internetowych, że ludzie, kiedy zasugeruje im się badanie neurologiczne, są strasznie przerażeni, gdzie w ogóle mają je zrobić. Tak naprawdę powinien być w stanie je wykonać każdy weterynarz, bo polega to głównie na obserwacji psa. Sprawdza się tam takie odruchy, ja nie pamiętam teraz ich nazw, ale generalnie jest to takie proste badanie. Podnosi się na przykład łapy psa z jednej strony, patrzy, jak on próbuje złapać równowagę, podnosi się mu tylne łapy, wiadomo, sprawdza się reakcję źrenic, sprawdza się po prostu takie podstawowe u psa występujące odruchy neurologiczne. Nic niezwykłego. U Asioki wszystko było w porządku. Zrobiliśmy badania krwi.
ponieważ jakby pojedynczy atak padaczkowy, znaczy właściwie to się nazywa atak drgawkowy, to jeszcze nie jest powód, żeby zdiagnozować u psa padaczkę. Bardzo wiele psów w ciągu swojego życia ma taki atak z jakiegoś powodu. Standardowym takim podejrzeniem jest zatrucie, czy to celowe przez jakiegoś, prawda, mało serdecznego człowieka, czy też przypadkowe, na przykład z jakąś rośliną, wiadomo, z jedzeniem śmiecia i tak dalej. Czasami to może być wynik spadku cukru nawet. Czasami jest to wynik podania, słuchajcie, tabletki przeciwkleszczowej. Takie tabletki są szczególnie niewskazane u zwierząt, które już przedtem miały ataki drgawkowe, ponieważ po prostu no, mogą je wywoływać, jeżeli zwierzę jest jakoś specjalnie wrażliwe. U Asiuki w badaniach krwi nie wyszło zatrucie, nie wyszły żadne problemy z cukrem, nie wyszło tak naprawdę nic niepokojącego, to były naprawdę wzorcowe badania. Zaraz przewrócisz mi lampę, misiu. Misiu, wyjdź spod tego kabla! Misiu! To były tak naprawdę wzorcowe badania i jakby nasze podejrzenie padło tak naprawdę właśnie na tabletkę. Na wszelki wypadek od tamtej pory Asiuka tabletek nie dostawał, no i w związku z tą ostateczną diagnozą już raczej nigdy w życiu nie dostanie, ale o tym za chwilę. Przez jakieś 2 miesiące był spokój, a potem wystąpił kolejny atak padaczki, atak drgawkowy. Tym razem dla mnie o tyle traumatyczny, że pod jego koniec, Bilbo, że pod jego koniec, kiedy pies jeszcze tak nie do końca jest przytomny, ale już na łapach, Asiuka zareagował bardzo agresywnie, a ja no pochylałam się nad nim, więc niewiele brakowało, a dostałabym zębami w twarz. I tutaj z mojej strony takie ostrzeżenie, bardzo często widzę jakieś filmiki, gdzie ludzie leżą na psie, który ma atak drgawkowy, albo gdzieś tam go przytrzymują, pochylają się nad nim. Nie róbcie takich rzeczy. Generalnie pies po tym, jak wstaje z takiego pełnego ataku padaczkowego, bardzo często jeszcze nie widzi, nie słyszy, jest zdezorientowany, przestraszony. To często widać na tych filmikach i ten pies po prostu gwałtownie rzuca się do ucieczki. No i spoko, jak rzuca się do ucieczki, to powiedzmy, że macie szczęście, ale wiadomo, przestraszony pies może też wyskoczyć z zębami. Tutaj jest ta fight or flight reakcja już, walcz albo uciekaj. I to jest, nie możecie winić za to psa, który jest tuż po ataku, jest kompletnie zdezorientowany, może jeszcze nie w pełni widzieć, nie w pełni słyszeć, co się po prostu wokół niego dzieje.